Pewne słowa zostały już przeczytane na rozpoczęcie tej części nabożeństwa i one są taką podstawą dzisiejszego rozważania, które chciałbym, abyśmy wspólnie przeżyli, mam nadzieję. Otóż w Księdze Jozuego, w 24 rozdziale i w wersecie 15 czytamy następujące słowa. A jeśli by się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy bogom, którym służyli ojcowie wasi, gdy byli za rzeką, czy też bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie. Lecz ja i mój dom służyć będziemy Panu. Zdaję sobie sprawę z tego, w jakich warunkach, w jakiej sytuacji te słowa wypowiedział Jozue. Ma przed sobą cały naród, ogromny naród, który szykuje się do wejścia do ziemi obiecanej, a jednak słowa, które tutaj czytamy, to jest taka bardzo osobista deklaracja Jozuego. No myślę, że nie tylko jego. Jeżeli mówi ja i mój dom, to sądzę, że jest to deklaracja tych, którzy razem z nim tworzą rodzinę. Oni wiedzą, czego chcą. Decyzja jest czymś naprawdę bardzo ważnym. Od tego wszystko się zaczyna. Oczywiście gdzieś tam jest myśl, ale to decyzja, którą podejmuję. I to, co za tą decyzją idzie, wpływa na moją przyszłość, kształtuje moją rzeczywistość. Jak powiedziałem, widzę w tych słowach osobistą decyzję człowieka. Taką decyzję, która jest zupełnie niezależna od tego, co myślą, co postąpią, co zrobią inni ludzie. Nawet jeżeli tym ogółem jest cały naród. Jozue w tym momencie myśli o sobie i nie jest egoistą, ale mówi o swoich przekonaniach. Jozue wie, czego chce. Obiera określoną drogę i robi to bez względu na okoliczności. Bez względu na postawę innych ludzi. I myślę, że nie ma żadnej przesady w tym, jeżeli powiem, że te słowa są taką inspiracją dla chyba każdego pokolenia. Ja i mój dom służyć będziemy Panu. Czasami widzimy tego typu napisy na szybach samochodowych. Czasami gdzieś ktoś przykleja sobie naklejkę do drzwi własnego domu. Mamy gdzieś przyklejoną taką naklejkę na Piśmie Świętym, na lekcji szkoły sobotniej, w jakichś ważnych miejscach. Wydaje nam się, że jest to dobra myśl, ale że jest to coś niezwykle ważnego. W Piśmie Świętym mamy różne inne postacie, które wypowiadają się w taki bardzo jednoznaczny sposób. Ja chciałbym sięgnąć do dwóch przykładów. Jeden to Micheasz, prorok, który w swojej księdze w 7 rozdziale i wersecie 7 wyraża swoje przekonanie. Zanim przeczytam słowa, które wyrażają jego osobiste myśli, to chciałbym, żebyśmy sobie uzmysłowili to, w jakich czasach ten człowiek żyje. Kojarzymy, kiedy prorokował Micheasz? Jest to ten czas, kiedy żyje Izajasz prorok. A więc na większą część narodu Bożego przychodzi nieszczęście. Mówimy tutaj o niewoli asyryjskiej, czyli są to złe czasy. Mniej więcej w tym czasie prorokiem pośród ludu Bożego jest prorok Ozeasz. A to już jest w ogóle historia niecodzienna, bo Bóg Ozeaszowi mówi, ty powiesz, co ja ci mam tam do przekazania, ale ty, żeby nauczyć czegoś ludzi, weź sobie za żonę prostytutkę i będziesz miał z nią dzieci, a ona będzie cię zdradzała, a jak ludzie powiedzą, coś ty zrobił, to powiedz, tak właśnie Pan Bóg ma z wami. Kocha was, a wy z nim robicie. Wtedy też żyje Micheasz. I na przekór wszystkiego, na przekór temu, co się dzieje, mówi, lecz ja będę wypatrywał Pana, będę oczekiwał Boga mojego zbawienia. Mój Bóg mnie wysłucha. Podoba się to wam? Bo mi bardzo. On wie, czego chce.
On wie, komu wierzy. On wie, czego się spodziewać. Świat idzie swoją drogą. Nie na wszystko mamy wpływ. Ale On wie. Mój Bóg mnie wysłucha. Później prorokiem wśród ludu Bożego był Habakuk. W jego księdze, w 3 rozdziale i w wersecie 18 czytamy: lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. Żyję też w ciężkich czasach. Zresztą, kiedy były dobre czasy? Kiedy były dobre czasy? Ale on mówi: lecz ja będę się radował w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. Mieli swoje postanowienia. Wypowiadali słowa, których się trzymali. Wypowiadali słowa, w które wierzyli. To było motto ich życia. Nadzieja. Nadzieja, którą pokładali w Panu Bogu. Wiecie, kiedy czytamy historię, od której zacząłem, myślę tutaj o tej deklaracji Jozuego, ona nie tylko była takim osobistym wyznaniem, ale ona tak naprawdę była zachętą dla wszystkich innych. Jozue to robił w określonym celu. I wypowiedział te słowa też nie w jakimś przypadkowym momencie. Ale zwróćcie uwagę, że kiedy czytamy ten 24 rozdział Księgi Jozuego, to czytamy tutaj między innymi o tym, że Jozue ten swój apel opiera na pamięci, na przypomnieniu tego, jak Bóg prowadził ich w historii. I tak czytamy. 3 werset. Wtedy zabrałem ojca waszego Abrahama zza rzeki i poprowadziłem. Rozmnożyłem jego potomstwo. 5 werset. Uderzyłem plagami Egipt. Następnie zaś wyprowadziłem was. 8 werset. Następnie wprowadziłem was do ziemi Amorejczyków. Wydałem ich w wasze ręce. Kiedy mówi o Bileamie, czytamy: wyrwałem was z jego ręki. Potem wymienia Jerycho, Amorejczyków, Peryzyjczyków, Kananejczyków, Girgazyjczyków, Chiwijczyków, Jebuzejczyków. To jest werset 11. I w końcu słowa: ja wydałem ich w wasze ręce. 12 werset. Wypędziłem ich przed wami. 24 rozdział, werset 13. Dałem wam ich ziemię. I w tym momencie, właśnie w tym momencie, Jozue, stojąc przed ludźmi, mówi: wybierzcie sobie, komu chcecie służyć. Wybór jest wielki. Możecie sięgać myślami do bogów, bożków, których wierzyli wasi ojcowie, gdy byli jeszcze za rzeką, tam daleko, w Ur Chaldejskim. No ale macie wybór też tu blisko. Ja wiem. Ja wiem, czego chcę. Ja wiem, czego chce moja rodzina. Ja i mój dom służyć będziemy Panu. Wiecie, w życiu trzeba dokonać wyboru. Trzeba. Nie ma innej możliwości. Nie można pozostać obojętnym. Nawet jeżeli ktoś jakby powstrzymuje się, zwleka z decyzją, to czy to nie jest decyzja? Czy to nie jest mój wybór? Bo życie nie stoi w miejscu, a wybór jest taką nieodłączną częścią życia. Wiecie, kiedy tak myślimy o tych różnych wyborach, ja mam świadomość tego, że nie jestem w stanie zmienić świata. Czasami patrzę się na bardzo młodych ludzi i wyglądają tak, jakby wierzyli w to, że mogą zmienić cały ten świat. Z wiekiem człowiek troszeczkę, nie wiem, to realizm? Czasami mamy taką świadomość, że nie na wiele rzeczy mamy wpływ. I to jest prawda, nawet jeżeli się staramy. Ale każdy z nas ma taki obszar, obszar, który daje nam Pan Bóg, za który mamy odpowiedzialność. Tym obszarem, za który mam odpowiedzialność, na pewno jestem ja sam. Ale też i moja rodzina. Moje życie, mój dom. Zobaczcie, Jozue powiedział: ja i mój dom służyć będziemy Panu. Pomyśl.
Jaki jest twój wybór? Ale pomyśl najpierw, jaki naprawdę jest twój wybór? Kiedy patrzymy na Jozuego, on był uczniem Mojżesza, tego człowieka, do którego Bóg przemawiał twarzą w twarz, któremu Bóg osobiście przekazywał swoje prawa. Ten, który zapisał między innymi takie słowa: teraz więc, Izraelu, czego żąda od ciebie Pan, twój Bóg? Tylko, abyś okazywał cześć Panu, swemu Bogu, abyś chodził tylko Jego drogami, abyś Go miłował i służył Panu, swemu Bogu, z całego serca i z całej duszy, abyś przestrzegał przykazań Pana i ustaw Jego, które ja ci dziś nadaję dla twojego dobra. I to mi się najbardziej tu podoba. Bóg nam nie stawia poprzeczek, przy których mamy, przy przeskakiwaniu których mamy się bardzo zmęczyć. Jak Bóg mówi, daję wam różne prawa dla waszego dobra, tylko dla waszego dobra. Ale chciałbym, żebyśmy sięgnęli do tej historii Jozuego. Jozue zadaje pytanie. Jak odpowiedział lud? Otóż czytamy w wersecie 16. I odpowiedział lud tymi słowy. Niech nas Bóg uchowa od tego, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć innym Bogom. Podoba wam się ta odpowiedź? Mi tak. Ale jak patrzę na postawę Jozuego w tej historii, to widzę, że Jozue nie chciał poprzestać na tym wyznaniu. Wiecie, są takie wyznania, które mogą opierać się na chwilowych emocjach. Na przykład dzisiaj mamy dom, mamy dzień rodziny chrześcijańskiej. I gdybym tak zapytał, nie wiem, dla kogo rodzina jest najważniejsza? I jeszcze bym podniósł rękę tak jak teraz. To co byście zrobili? Kto jest zdeklarowany, że rodzina dla niego jest najważniejsza? Nie reagujcie. Ale w takiej chwili czasami, wiecie, nie wypada nie podnieść ręki, prawda? No bo co jak co, ale rodzina? Czasami tak jest, że udziela nam się pewien klimat. Coś się wyjątkowego dzieje, nie wiem, może jesteśmy na kampie. Mówca specjalnie jakoś dociera do mnie. No jestem w wielkim święcie i jestem gotowy do podejmowania przeróżnych deklaracji, przeróżnych decyzji. Dobrze, podejmij je. Ale przypatrz się swoim decyzjom, kiedy wrócisz do domu i za 2 tygodnie wrócisz zmęczony z pracy. Oceń znowu swoją postawę, swoje chęci. Dlatego, kiedy patrzę na Jozuego, to widzę, że ten człowiek podchodzi do tego bardzo poważnie i pyta ponownie. Uświadamia ludzi. Robi to zadziwiająco. 19 i 20 werset. I rzekł Jozue do ludu, nie możecie służyć Panu, gdyż jest On Bogiem świętym, Bogiem zazdrosnym. Nie odpuści wam przewinień i grzechów waszych. Jeżeli opuścicie Pana i służyć będziecie obcym Bogom, to On odwróci się, sprowadzi na was nieszczęście i wygubi was, chociaż przedtem wyświadczał wam dobrodziejstwa. Jest jakby ich zniechęcał? Co ludzie mówią? Lecz lud rzekł do Jozuego, nie tak, ale Panu służyć będziemy. Pięknie. Ale i w tym momencie Jozue nie kończy rozmowy, tylko czytamy od wiersza 22. Wtedy Jozue rzekł do ludu, wy sami jesteście świadkami przeciwko sobie, że obraliście sobie Pana, aby mu służyć. A oni odpowiedzieli, jesteśmy świadkami. A on na to, usuńcie tedy obcych bogów, którzy są wśród was i skłońcie serca wasze do Pana, Boga Izraela. I rzekł lud do Jozuego, Panu Bogu naszemu służyć będziemy i głosu Jego słuchać. 3 razy Jozue podchodzi do tego samego tematu. 3 razy apeluje, uświadamia. Ale ludzie wiedzą, czego chcą. To są ludzie, którzy przylgnęli do Pana. Ludzie, którzy wiedzą, że to, co zrobił Jozue, to jest tak dobre, że można to tylko naśladować. Nie wolno tego zlekceważyć. To jest lekcja z przeszłości. Dobry czas.
bardzo dobry czas wśród ludu Bożego. W jakich czasach my żyjemy? Wiecie, ktoś kiedyś powiedział coś takiego, że żyjemy w takich czasach, że wielu ludziom wydaje się, że to, co Boże, że to, co religijne, realizuje się w Kościele. Czy to prawda? Powiem tak, realizuje się w Kościele, ale dodam, to, co Boże, to, co święte, realizuje się także w Kościele. Nie tylko w Kościele. Ale myślę, że stało się coś złego. Nasze czasy sprzyjają temu, że Boga wyprowadza się z własnych domów. Co mam na myśli? Broń Boże, to nie jest ocena kogokolwiek z was. Ja tak po prostu patrzę na... Szeroko patrzę. O, tak, niech to będzie. Ale mam wrażenie, że niektórzy jak myślą sobie... No tak zacznę od małego. Szkółka sobotnia dla dzieci. Od którego roku? Im wcześniej, tym lepiej. Dobrze. Szkółka sobotnia dla młodzieży. Mamy harcerstwo. Mamy kampy. Mamy osoby, mamy obozy misyjne. Mamy kazania. Mamy historię dla dzieci. Co jeszcze możemy dla nich zrobić? Czy to jest dobre pytanie? Bardzo dobre pytanie. Jeżeli możemy, róbmy. Ale nie możemy na tym polegać, nie możemy na tym poprzestać. Dlaczego? Bo to jest tak, jakbyśmy poczuli się zwolnieni z obowiązku wychowywania, także religijnego wychowywania własnych dzieci. Oczywiście tak nie jest i warto o tym wiedzieć. Zobaczcie, kiedy Bóg stwarza świat, to historię ludzkości rozpoczął od Adama i Ewy i rodziny. I tam realizowało się życie religijne. Tak było od samego początku. Więzy rodzinne i to wychowanie religijne w domu funkcjonowało o wiele wcześniej niż wtedy, kiedy Bóg wybudował świątynię, kazał wybudować świątynię. O tym po raz pierwszy raz czytamy, w drugiej księdze Mojżesza, w 25 rozdziale i wersecie 8, gdzie jest powiedziane: i wystawią mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich. Pięknie. Ale Bóg nie przesunął wychowania na świątynię. Zobaczcie, znamy bardzo dobrze słowa, które są zapisane w 5 księdze Mojżeszowej, w 6 rozdziale, które brzmią następująco. Będę czytał od wiersza 4 do wiersza 9. Słuchaj, Izraelu. Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Będziesz wtedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Niechaj słowa te, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczyma. Wypiszesz je też na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach. To są słowa, to jest święta rada, to jest coś, co jest podstawą prawa i co jest przyszłością Izraela w czasach, kiedy istnieje świątynia. To ty jesteś ojcem, to ty jesteś matką. Bóg dał wam dzieci i nikt inny nie zrobi tego, co należy do was. Kościół niech robi swoje, a ma co robić. Ale wiem, że w większości i tak obowiązek spoczywa na mnie jako na ojcu. Tak było od samego początku. Chciałbym, żebyśmy pomyśleli właśnie o swoich domach. A może nawet zadać sobie pytanie warto, czy mój dom to jest taki dom, który można nazwać domem Boga? To znaczy takim domem, w którym Bóg przebywa.
bo o to pytam. Myślę, że możemy dziękować Bogu za takich ludzi jak Jozue, który no, dla mnie jest naprawdę wyjątkowy. Zobaczcie, on przeżył całą wędrówkę Izraela z Egiptu do ziemi obiecanej. Całą. On był świadkiem wszystkich odstępstw, które działy się w tym czasie. Nie wszyscy mieli taką możliwość. Przecież większość ludzi wyginęła na pustyni. On widział wszystko. Lecz mimo tego patrzył na Boga i pozostał mu wierny. To mi imponuje. To jest człowiek naprawdę wielkiej wiary. To jest przykład, wspaniały przykład tego, że życie z Bogiem może być ponad wszystkim. Że nie ma okoliczności, nie ma warunków, które mogą sprawić, że ja mogę się usprawiedliwić, mówiąc, jednak już dalej nie mogę. Jozue mógł. Takich ludzi mamy w Piśmie Świętym. Dla mnie to są zawsze naprawdę niezwykłe wzory. Apostoł Paweł, kiedyś mówiąc o swoim życiu, najpierw wymienia szereg zalet, którymi mógłby się chwalić przed ludźmi, mówiąc o swoim pochodzeniu, mówiąc o swoim wykształceniu, ale w końcu mówi, ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze. Wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Ja i mój dom będziemy służyć Panu. Myślę, że potrzebujemy tego, żebyśmy mogli, tak jak Paweł, tak jak Jozue wcześniej, żebyśmy mogli po prostu powiedzieć podobnie. Są dwie sprawy. Jedna to bardzo osobista. Warto sobie zadać pytanie, co z tobą? Co z twoim sercem? Co z twoją duszą? To jest pierwszy krok. Ale kiedy jesteśmy w temacie, który dzisiaj poruszamy, to może warto sobie zadać pytanie, a co z twoją rodziną? Jak wyglądają relacje w twoim domu? Jakim jesteś ojcem? Matką? Bardzo łatwo podejmować deklaracje. Dla mnie rodzina jest najważniejsza. Czy to samo może powiedzieć moja żona o mnie, że widzi to? Dla mnie rodzina jest na pierwszym miejscu. A ile czasu poświęcasz rodzinie? Dla mnie dzieci to oczko w głowie. Kiedy byłeś z dziećmi ostatni raz na spacerze? Mówimy o prostych rzeczach. Deklaracja to jedno, ale deklaracja, która przekona najbliższych, wymaga czegoś więcej. Wymaga czegoś więcej. A jeżeli coś w twoim domu nie działa, bo tak już bywa. Takie są nasze domy, nie są doskonałe. Mój nie jest doskonały. Starasz się wtedy? Chcesz to naprawić? Zależy ci na tym? Wiecie, bo można mówić, no w życiu tak już bywa. Nikt nie jest doskonały. I to zostawić. Wiecie, to dzisiejsze rozważanie. Chciałbym, żebyśmy się w tym momencie zatrzymali. To dzisiejsze rozważanie nie jest, naprawdę nie chcę przedstawić takiego idealnego obrazu. Tak idealnego obrazu męża, żony, rodziny, że wydawać nam będzie mógł się ten obraz taki nierealny, daleki, że w efekcie końcowym poczuję się albo zawstydzony, albo wręcz zniechęcony. Gdybym tak chciał powiedzieć dzisiaj kazanie, to byłaby to stracona szansa. Stracony czas. Chciałbym, żebyśmy pomyśleli o tym bardzo praktycznie. Ja wiem, że w życiu nie wszystko układa się tak, jakbyśmy chcieli.
Mamy swoje marzenia, kiedy jesteśmy młodymi ludźmi, a później tak patrzymy albo na swoją rodzinę, albo na innych i mówimy, no niektórzy muszą wychowywać swoje dzieci samotnie. Nie mam żony, nie mam męża, z dziećmi się nie potrafię porozumieć. Różnie bywa. I Biblia mówi o takich właśnie rodzinach. To nie jest tak, że Biblia pokazuje nam ideały, mówiąc pomasz sobie, albo zwątp w miłość, albo zwątp w rodzinę. Nie, nie. Ale Biblia rzeczywiście mówi o sprawach bardzo realnie. Popatrzcie na sam początek. Patrzymy na tę pierwszą rodzinę, którą stworzył Pan Bóg. Jest Adam, jest Ewa, stanowią rodzinę, w której, no mam wrażenie, naprawdę starają się żyć dobrze. Co się takiego stało, że Kain zabija Abla? Czy inaczej był wychowywany Abel, a czy inaczej był wychowywany Kain w tej rodzinie? Nie. Wyobrażam sobie, że to nie była rodzina patologiczna. To była naprawdę dobra rodzina. Ale nie nad wszystkim dało się zapanować. No dramatyczna historia, prawda? No, ktoś powie skrajna. No właśnie skrajna, pierwsza z brzegu. Popatrzmy na rodzinę Noego. Człowieka, którego Bóg wybrał po to, żeby go uratować z tego świata. Spędził miesiące w arce, bo był tym sprawiedliwym na ziemi. Co się stało, że jednym z jego synów, przecież też uratowanych z potopu, był człowiek o imieniu Cham? Co się takiego stało, że ten człowiek tak się wyrodził? Nie wiem. Wiecie, na wszystko da się znaleźć odpowiedź. Ja nie wiem, jak to się stało, ale wiem, tak sobie to wyobrażam, że Noe i jego rodzina mieli trzech synów, wychowywali ich najlepiej jak mogli, ale coś nie wyszło. To jest ziemia, po której wszyscy chodzimy. Pomyślcie o kimś, kogo stawiamy często jako niezwykły wzór. Myślę tutaj o Samuelu. Człowieku, którego Bóg powołał, bo synowie Helego nie mogli być kapłanami. Wiemy dlaczego. I kiedy Heli się zestarzał, a ludzie, wiemy o tym, szukali wymówki, jak tutaj zmienić formę rządu w kraju i chcieli mieć króla, to powiedzieli, twoi synowie nie mogą być sędziami. Dlatego, że są nieuczciwi i biorą łapówki. I nikt nie powiedział, że to była przesada. Samuel nie bronił swoich synów. Więcej, Bóg go nawet nie oskarżał, mówiąc, widzisz, zrobiłeś dokładnie to samo, co Heli kiedyś, nie zadbałeś o swoich synów. Bóg mu tego nie mówi. Coś nie wyszło. Mieliśmy dzisiaj historię o synu marnotrawnym. W czym zawinił ojciec? W niczym. Wiecie, możemy iść na najwyższą półkę i powiedzieć, nie z butą, ale tak szczerze, że nawet Panu Bogu nie wszystko wyszło w niebie. Bo przecież tam rozpoczął się bunt wśród jego dzieci. Nieprawdaż? Takie jest życie. I warto mieć świadomość tego, w jakich warunkach żyjemy. Wiecie, można naprawdę mieć świadomość tego, że robimy, no na skalę naszych możliwości, ale robimy wszystko, żeby było to, co w naszym życiu najważniejsze, na właściwym miejscu. Ale na ziemi gwarancji nie ma. Nasi bliscy mogą dokonywać swoich wyborów. To jest święte ich prawo. Mogą i czasami dokonują złych wyborów. Tak z tego prawa korzystają. Dokonują wyborów, z którymi się nie zgadzamy, nie utożsamiamy. I co wtedy? A co na to Pan Bóg? Cierpi, to jest normalne. Cierpi, bo nie można na to wszystko spokojnie patrzeć. Ale z drugiej strony, jeżeli wiemy, że tak jest, to może nie trzeba się aż tak bardzo tym dziwić. Po prostu na skalę możliwości starajmy się z tym coś robić. Wiecie, nieważne jest... Znaczy ważne jest, bym ja po prostu robił to, co do mnie należy, by podjął staranie. Kiedy mówię o rodzinie, więc bym naprawdę o tą rodzinę dbał. Bym starał się budować wiarę u tych, którzy ze mną tworzą tę rodzinę.
Jozue powiedział, ja i mój dom służyć będziemy Panu. Wiecie, można to potraktować jako taką poprawną, religijnie deklarację. No bo cóż można powiedzieć innego, prawda? Ale w życiu do tego trzeba podejść poważniej. Myślę, że jest to naprawdę bardzo ważne wyznanie oparte na pełnym poświęcenia działaniu dla rodziny. By żyć z Bogiem, by polegać na Bogu, który może nam pomóc. Naprawdę z Bożą pomocą się starać. I dlatego mówię o tym, że jest to czas, żebyśmy pamiętali o modlitwie. O modlitwie o takich ludzi jak Jozue i jego rodzina. Sprowadźmy to niżej. Żebyśmy się modlili o nasze rodziny. Swoją rodzinę. Rodziny, które znam. To jest naprawdę rzecz niezwykła. Bo to jest taka okazja do tego, żebyśmy przeżyli coś niezwykłego tutaj na tej ziemi, ale przecież mamy świadomość, że Bóg chciałby i my mamy takie marzenia, ażeby z tymi, którzy są nam najbliżsi, żebyśmy mogli spędzić z nimi całą wieczność. I o to idzie tak naprawdę całe to staranie i te zabiegi. I jeszcze jedną myśl chciałbym wyrazić, już zbliżając się do końca dzisiejszego rozważania, a mianowicie, kiedy myślimy o rodzinie, to Bóg to powiązał z tym, co my nazywamy misją i ewangelizacją. Mówimy tutaj o takim niezwykłym świadectwie, które można wywrzeć na tych, którzy tego Boga jeszcze nie znają, a Bóg ich poszukuje. Otóż w księdze Malachiasza, w trzecim rozdziale, w wersecie 23 i 24, Bóg zapowiada. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana. I zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. A cóż można powiedzieć? Proszę mnie źle nie zrozumieć, ale myślę, że większą potrzebą Kościoła niż programy i akcje misyjne są chrześcijanie podobni do Jozuego, którzy mogą nie tylko powiedzieć słowa ja i mój dom będziemy służyć Panu. Bo prawda jest taka, że Kościół jest taki, jacy jesteśmy my. I jakie są nasze rodziny? A misja? No właśnie, taka też jest nasza misja. Jacy jesteśmy my i nasze rodziny. Ja wiem, że liczymy na Boże błogosławieństwo, które może to wszystko pomnożyć, ale prawda jest taka, że często nie zrobimy więcej, nie przeskoczymy siebie. Bóg mówi, że życie z Nim, życie blisko Niego, tu i w moim domu, może być błogosławieństwem dla całej naszej społeczności i dla tych, których możemy poznać. Bo spotkać ludzi, którzy mają fajną rodzinę, którzy są sympatyczni, którzy się starają, którzy robią dla swojej rodziny wiele. A nawet ci, którzy przeżyli problemy, a jednak mają wiarę i z Bogiem szukają rozwiązania, to jest coś, co może nam i innym pomóc podnieść się, bo na ziemi bywa różnie. Natomiast to jest taka praktyczna strona wiary w Boga, który jest naprawdę blisko i może być blisko każdego z nas. Amen.